Jeden z najspanialszych tekstów Słowa Bożego, który mówi nam o naszym Bogu, został już dzisiaj wyśpiewany. Został powiedziany w modlitwie. Bóg jest miłością. Bóg, który jest twórcą tego świata, jest miłością. Bóg, który jest twórcą tego świata, obdarza nas, ludzi, swoją miłością. Jak przeczytał brat Wojciech na wstępie, Boża miłość ma taki szeroki aspekt, takie szerokie cechy, które. Możemy podsumować wyrażeniami uczciwość, dobroć, miłość, łagodność, sprzemięźliwość. Pan Bóg chce widzieć nas takimi. Chce widzieć nas podobnymi do siebie, ale gdy czytamy Boże Słowo i gdy zagłębiamy się w lekturę Słowa Bożego, to możemy znaleźć również takie cechy, które się Panu Bogu nie podobają, i takie postawy, których Pan Bóg nie akceptuje, które wręcz nazywa obrzydliwością. I zanim będziemy troszeczkę mówić na temat właśnie tych drugich postaw, chciałbym Wam przybliżyć ich sobie i nam, kim jest nasz Bóg, kim jest stwórca tego świata. Stwórca, który nasza, dla którego nasza Ziemia, nasza galaktyka, nasz układ słoneczny, jest tylko niewielką częścią całego stworzonego przez niego wszechświata. Biblia objawia, że on każdą gwiazdę, z miliarda miliardów gwiazd na świecie, na Ziemi, nazywa po imieniu. I ów Stwórca miłuje ludzi takich jak my. ów Stwórca kocha ludzi takich jak my. Dzisiejsza filozofia promuje pogląd, że bez Boga można żyć, że można żyć z dala od Pana Boga. Że można żyć z dala od Jego woli, od, z dala od Jego zbawienia, z dala od Jego przyszłości. Ale gdy skonfrontujemy to ze Słowem Bożym, ze słowami Zbawiciela, choćby z wypowiedzią Pana Jezusa zapisaną w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w wersecie 36, gdzie Jezus powiedział ważne słowa, powiedział, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha syna, nie ujrzy żywota. Ewangelista Jan w swoim pierwszym liście w piątym rozdziale i w wersecie dwunastym wyraził te słowa podobnie. Powiedział, że kto ma syna, ma żywot wieczny. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Te słowa są jednoznaczne. Ukazują nam, że nasze życie, nasza przyszłość skupia się na Jezusie Chrystusie. Jeżeli mamy syna, to jest przed nami przyszłość. Jest nadzieja. Jeżeli nie słuchamy Chrystusa, to nie ma dla nas życia i nie ma dla nas nadziei. To prawda, że dzisiaj mogę prowadzić życie z dala od Boga, zupełnie lekceważyć sobie Jego prawo, Jego wolę. To prawda, że dzisiaj mogę nawet szydzić z ludzi, którzy pragną czynić wolę Bożą. Mogę drwić i wyśpiewać ich zaufanie, jakie pokładają w Chrystusie, w zbawicielu. To prawda, że dzisiaj mogę bezkarnie krzywdzić innych ludzi i często nawet świeckie sądy. Uwalniają nas odpowiedzialności za niemoralne postępowanie. Ale Jezus powiedział znowu pewne słowa w Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale i tam w wersecie dwudziestym drugim. Gdy pewien człowiek chciał pójść za Jezusem, Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, wers 22. Możemy tam odnaleźć słowa, które Pan Jezus skierował do tego człowieka. Pójdź za mną, powiedział. A umarli niech grzebią swoich umarłych. Zawsze zastanawiały mnie te słowa. Co to znaczy, że umarli mają grzebać swoich umarłych? Wezwanie Jezusa do nas skierowane jest kierowaniem chodź za mną. Czy można się poruszać? Czy można mniemać, że się żyje, a być umarłym? Można być umarłym dla Królestwa Bożego. Umarłem dla Chrystusa, umarłem dla nadziei, a nie że się żyje. Można się jeszcze poruszać, można jeszcze oddychać, a nie mieć przed sobą żadnej przyszłości, jeżeli nie mam syna. W pewnej przypowieści Pan Jezus opowiadał o synu marnotrawnym, o człowieku, który udał się w świat trwoniąc majątek. A gdy wrócił do domu, ojciec wypatrując Go, wyprawił Wielką ucztę. Gdy czytamy tą przypowieść, dowiadujemy się z niej, że ojciec miał drugiego syna, któremu nie spodobała się uczta, którą wyprawił ojciec. I ojciec biorąc go na bok, tłumaczy mu i mówi mu: Słuchaj, twój brat był umarły, a ożył, i z tego należało się cieszyć. Z tego należało się cieszyć, że On ożył, że odnalazł nadzieję, odnalazł radość, odnalazł przyszłość. Dzisiaj ludziom wydaje się, że grzech będzie trwał wiecznie, a wraz z grzechem również będą trwali oni. Choć umieranie jest powszechnym i dotyczy każdego z nas, to ludzie upatrują kolejnej szansy na kolejne życie, na kolejne możliwości. Jedni wierzą, że po śmierci będą mogli odkupić swoje winy, inni wierzą, że wrócą na ten świat w postaci jakiegoś konika polnego, inni jeszcze w kolejne wyobrażenia. Jednak, gdy czytamy i studiujemy Słowo Boże, to staje się dla nas jasne, że dziś, decyzje, które podejmujemy dzisiaj, są decyzjami, które warunkują naszą przyszłość. Decyzje, które Podejmiemy dzisiaj, będą decyzjami, które uwarunkują naszą przyszłość. Czy będziemy mieć życie, czy tego życia się pozbawimy? Brat Mariusz w apelu ewangelizacyjnym czytał słowa z listu Piotra, że Bóg okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. A więc Bożym zamiarem jest ratunek człowieka, jest przy. Przywrócenie go do społeczności z nim. Pan Bóg tak bardzo nas kocha, że zostawił niebo, zostawił swoją chwałę i przyszedł na ten świat jako małe dziecię. Wzrastał pośród nas. A gdy dorósł, zaprowadzono go na krzyż i ukrzyżowano. I pomimo tej niesprawiedliwości, cierpienia, które od nas doznał, gdy Jezus zawisł na krzyżu. To padały słowa, które wywierają do dzisiaj niesamowite wrażenie. Jego słowa z krzyża to nie były złorzeczenia, to nie były przeklinania, ale tam padały słowa: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im. Myślę, że ów setnik rzymski, który dozorował egzekucję, gdy słyszał te słowa, zastanawiał się. Gdy Łot na krzyżu wraz z nim ukrzyżowany, słysząc słowa Jezusa, zastanawiał się, co takiego jest w tym człowieku. Choć Biblia zawiera wiele przejmujących i pięknych słów, to słowa odpuść im, ojcze przebacz, pokazują nam, jaki naprawdę jest nasz Bóg. Jak bardzo nas kocha, jak bardzo nas miłuje. Czy pragniesz społeczności z takim Bogiem? Jeśli tak, to mam dla ciebie jeszcze jedną wiadomość. Bóg pragnie społeczności z Tobą, jesteś Jego dzieckiem. Bóg jest osobą, która liczy się z Twoim zdaniem. Jest osobą, która nigdy nie wprowadzi Cię w błąd, nigdy nie przymusi Cię do swojej woli i nigdy Cię nie oszuka. Jezus w jednej z wypowiedzi powiedział do swojego ucznia, że chce być naszym przyjacielem. Bóg stwórca nieba i ziemi chce być moim i Twoim przyjacielem, tym naprawdę dobrym przyjacielem. Przyjaźń z Chrystusem to rzecz, o którą, którą warto zabiegać, to rzecz, o którą warto walczyć. Ale przyjaźń charakteryzuje się pewnymi prawami. Jezus powiedział w kolejnych wypowiedziach zapisanych przez Ewangelistę Jana w 14 rozdziale: Jakie są warunki przyjaźni? W jaki sposób możemy tą przyjaźń wyrazić w stosunku do Niego? Ewangelia Jana, otwórzcie wraz ze mną 14 rozdział i tam wers 15 i wers 21. Ewangelia Jana, 14 rozdział i tam wers 15. Jezus mówi: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. W wersecie 21 dodaje, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Jeśli mnie miłujecie, jeśli jest w was pragnienie szukania Boga, to Jezus mówi, przykazania moje zachowywać będziecie. Jeśli Miłujemy Pana Boga, to pragniemy być do Niego podobni. Chcemy być do Niego podobni z zachowania, z charakteru. Chcemy być podobni w czynach. Przyjaźń, którą mamy z naszym Zbawicielem, kształtuje i również nasze zachowanie. Można powiedzieć, że przyjaźń charakteryzuje się wspólnotą celów, zamierzeń, wspólnotą charakterów. Czy mamy przyjaciół wśród ludzi? Jeśli mamy przyjaciół wśród ludzi, to mamy wielkie szczęście. To możemy się do nich zwrócić, możemy powiedzieć im o swoich troskach i problemach, ale często tak jest, że owi przyjaciele często możemy się na nich zawieść, bo to są tylko ludzie. Przyjaźń z Chrystusem gwarantują pewność, że on się o nas troszczy, że on zareaguje wtedy, gdy będzie to potrzebne z naszej strony, że nas pocieszy, kiedy będziemy smutni że nas podniesie, gdy będziemy słabi. Pewnego razu otrzymałem sms z treścią psalmu 34. On zaczynał się od słów wiele nieszczęść spotyka. I tutaj było wykropkowane. Pomyślałem sobie, kogo może wiele nieszczęść spotkać? Bezbożnego? Grzesznika? Ale gdy czytamy psalm 34, wers 20, tam jest powiedziane, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Często to nieszczęście sprowadzamy sami na siebie przez złe wybory, złe decyzje. Często może inne okoliczności sprawiają, że w życiu mamy wiele nieszczęść. Ale jest gwarancja, że Pan wyrwie nas z każdego z nich. Natomiast w przypowieściach Salomona w 24 rozdziale w wersecie 16 znajdziemy jeszcze podobną jedną myśl. Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Lecz grzesznicy potykają się w swoim nieszczęściu. Jeśli mamy społeczność z Bogiem, to nasze charaktery będą podobne do Bożego charakteru. Nie może się nam podobać to, co się Panu Bogu nie podoba, a wręcz odwrotnie. Będziemy miłować i będzie nam się podobać to, co jest Boże. Zanim przeczytamy fragment, do którym stał się podstawą napisania tego rozważania, chciałbym, abyśmy się zastanowili w swoich sercach, żebyśmy wymienili w swoich sercach trzy rzeczy, które nie podobają się Bogu. Jak sądzicie, co to takiego? Trzy rzeczy, które nie podobają się Bogu, trzy postawy, które nie podobają się Bogu, co moglibyśmy wymienić na, na, na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu? A jeżeli będziecie już mieć i zapamiętacie w swoich sercach, co wymieniliście, to otwórzcie wraz ze mną Księgę Przypowieści Salomona, szósty rozdział. I tam wersety 16 po dziewiętnaście, księga przypowieści Salomona, szósty rozdział, i wersety 16 po dziewiętnaście. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy. Kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Być może jesteśmy zdziwieni, że wymieniliśmy takie, które nie znalazły się w tej liście. A może też jesteśmy zdziwieni, że znalazły się takie, o których byśmy nawet nie pomyśleli, że są to postawy, których Pan nienawidzi, które są obrzydliwością dla Niego. I zaczynając może od początku, na pierwszym miejscu wymienione są butne oczy. Co to takiego butne oczy? Słyszałem, że są piwne, brązowe, niebieskie. Wielu osób chciałby mieć na przykład niebieskie oczy, bo to jest takie modne, ale butne? Oczywiście jest to pewne przenośnia, pewne pokazanie. Butne oczy to znaczy pycha, prawda? Butne oczy to człowiek o pysznym, wyniosłym zachowaniu, spojrzeniu. Człowiek, butny to człowiek przekonany o swojej wyższości nad innym, górujący, nie wiem, majątkiem, inteligencją. Człowiek, na, który na wszystkich patrzy z wysoka, a my w tutaj w naszym kulturze nazywamy takiego, że zadziera nosa, prawda? Dlaczego taka postawa jest niebezpieczna? Dlaczego ona się nie podoba naszemu Panu? Pycha to pierwszy grzech, kochani, jaki powstał w sercu Anioła stworzonego przez Pana Boga. Gdy zastał, zazdro, z, zaczął zazdrościć Chrystusowi pozycji, wzrosła w jego sercu pycha. Później doprowadziła ona do otwartego buntu przeciwko Bogu, pociągnięcia za sobą jedną trzecią aniołów. Bo pycha charakteryzuje się takimi słowami: ja, 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 ja wiem lepiej, ja umiem lepiej. Gdy pojawia się w sercu pycha, to towarzyszą jej również zazdrość i zawiść. Lubimy spotykać ludzi pysznych? Czy lubimy spotykać ludzi, którzy się wywyższają? Czy lubimy mieć z nimi kontakt? Pewnie znajomy. Z pracy powiedział kiedyś słowa, które mną wstrząsnęły. Przyszedł, przechodząc, powiedział: Że ci, którzy nadużywają alkoholu, są dla mnie niczym. Gdybyście usłyszeli takie słowa, to jakie myśli, jakie wrażenia przebiegłyby przez wasze serce? Ja pomyślałem sobie, ty, ty człowieku, tak mało wiesz. Dlaczego tak bardzo się wynosisz nad innych ludzi? Dlaczego ci nie żal tych, którzy upadli? Ale później dodał, że później okazało się, że jest to tylko żart, bo powiedział, że ci, którzy nadużywają alkoholu, są dla mnie niczym bracia. Są dla mnie niczym bracia. Są tacy jak ja. Co jest w moim sercu względem osób, które dzisiaj nie ma tutaj. Na tym nabożeństwie. Jak traktuję te osoby, które jeszcze nie słyszały, nie usłyszały o Jezusie Chrystusie? Czy jestem gotowy im pomóc? Czy jestem gotów im służyć? Czy jestem gotów poświęcić swój czas majątek, aby przynieść im ukojenie? Ludzie uwikłali się w różnego rodzaju nałogi. Szatan wiąże ich na różne sposoby, aby zatrzymać ich w swoim królestwie. A Jezus wzywa nas do służby. Właśnie dla takich ludzi pycha to najgorszy stan człowieka. I tak naprawdę to nie wiem, czy można coś zrobić dla człowieka, który jest pyszny. Jest lekarstwo, jest nim krzyż Golgoty, jest nim Chrystus. Ale czy taki człowiek będzie się chciał udać pod ten krzyż? I Ja byłem kiedyś dumny i pyszny ale Jezus dotarł do mnie z Ewangelią. Dzięki, przyja dzięki przyjaciołom, dzięki modlitwom Jezus złamał, złamał opór mojego pysznego serca. Dlatego wierzę, że Pan Bóg może dotrzeć z Ewangelią do każdego człowieka. Nawet pycha, nawet duma nie stanie na przeszkodzie, jeżeli będziemy szukać Chrystusa. Strzeżmy się takiej postawy i dziś Abyśmy nie byli pysznymi i dumnymi ludźmi, a swój wzór czerpmy z Jezusa Chrystusa. Pierzmy z jego postępowania. Pycha, płótne oczy. Ale Pan Bóg mówi, że jest i kolejna postawa, której nienawidzi to, albo kolejna rzecz, której nienawidzi to kłamliwy język. Może w dzisiejszym społeczeństwie na każdym kroku spotykamy się z fałszem. Także takie słowa już nie robią na nas większego znaczenia. Może sami jesteśmy tymi, którzy się okłamują, którzy mówią nieprawdę. Może nawet czasem mamy dobre wytłumaczenie, żeby nie powiedzieć prawdy, żeby kogoś okłamać. Ale znowu, gdy otwieramy Słowo Boże, to Biblia objawia nam, że kłamstwo to nie jest, nie jest Bożego pochodzenia. Chrystus nazywa szatana Ojcem Kłamstwa, prawda? I mówi, że kłamstwo będzie trwać wśród jego dzieci. Kłamstwo jest tak sprzeczne z Bożym charakterem, że w Biblii znajdziemy wyraźne stwierdzenia, że ludzie, którzy je czynią, nie znajdą się wśród ludu wybawionego. Księga Objawienia, 21 rozdział, wers 27, ostatnia Księga Słowa Bożego, 21 rozdział i tam wers 27, i nie wejdzie do niego. Nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwości i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. W niebie nie ma miejsca dla kłamcy. Dobrze by było się teraz odwołać do jakiegoś przykładu ze Słowa Bożego. Jest tak wiele przykładów negatywnych, ale do mnie najbardziej przemawia historia Ananiasza i Safiry. Ludzi, którzy sprzedali swój majątek i część tego majątku przynieśli przed apostołów, aby pokazać, że budują kościół, choć inną część zachowali, zakopaną. I nikt nie wiedział o tym postępku, jak się zachowali. Ale gdy stanęli przed apostołami, to usłyszeli słowa, że, że przyszli nie ludzi okłamali, ale Pana Boga. I obydwoje padli martwi. Choć może nam się wydawać, że nikt nie widzi, choć może nam się wydawać, że nikt nie wie, że możemy oszukiwać siebie nawzajem, to Pan Bóg, który nas zna, wie, jacy my jesteśmy. Pan czyta w nas jak w otwartej księdze. Nie możemy oszukać Boga. Dlatego ważnym są słowa z listu do Galacjan, 6 rozdziału w wersecie 7. Po tych słowach, gdzie wymienialiśmy owoce ducha. Są słowa, które powinny wzbudzić nas trwogę. List do Galacjan, szósty rozdział i tam wers siódmy. Nie błądźcie: Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie błądźcie. Nie myślcie, że możemy oszukiwać Pana Boga, bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Kochani, dobrą rzeczą jest wyznać swój grzech przed Panem Bogiem. Dobrą rzeczą jest nie ukrywać swojej winy. Dobrą rzeczą jest prosić o przebaczenie, czy brata, czy siostry, bo jeśli tego nie uczynimy, to słowo biada. Oczywiście. Mógłby ktoś powiedzieć, że są sytuacje, w kiedy powinniśmy albo można skłamać. Często w takich rozmowach przytacza się historię uzasadnionego kłamstwa. Często mówi się o nierządnicy Rahab, która okłamała, chowając wywiadowców i za to ona została nazwana bohaterką wiary. Ale, kochani, gdy otworzymy list do Hebrajczyków. 11 rozdział, werset 31. I przyjrzymy się temu tekstowi, za co niewolnica owa została nazwana bohaterem wiary, to nie znajdujemy tam pochwały, kłamstwa. List do Hebrajczyków, 11 rozdział i tam werset 31. Pośród takich mężów jak Abraham, Mojżesz, jest ich krótka zmianka owej niewiasty. 11 rozdział, werset 31. Padają tam słowa. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Przez wiarę ona uwierzyła, że Bóg, który nadchodzi, że lud, który nadchodzi, jest ludem Boga żywego. Przyjęła przyjaźnie wywiadowców, choć nie wiedziała, jak się ma zachować. Jest powiedziane, że przez wiarę ona uwierzyła w Boga Izraela. A więc, kochani, mieliśmy butne oczy i kłamliwy język. Na trzecim miejscu pojawiają się ręce, które przelewają krew niewinną. Ręce skore do gwałtu i do przemocy. Rozlewanie krwi, przelewanie krwi, wyrządzanie krzywdy drugiej osobie to postawa, której Pan nie akceptuje. Wszelkiego rodzaju przemoc, szczególnie ta fizyczna, ale również psychiczna, narzucanie komuś swojej woli, nie ma nic wspólnego z Panem i jego działaniem. Od Chrystusa możemy się uczyć zupełnie innej postawy. O nim jest powiedziane, że trzciny nadłamanej nie dołamie, knota świecy gasnącej nie dogasi. A Jezus wzywa swoich naśladowców w słowach: Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Wszelka przemoc nie jest z Boga. Gdzie Duch Boży tam wolność. Chrystus jest tym, który wyswabadza nas z naszych nałogów, z naszych więzów, który zrzuca jarzmo z naszych barków, w Nim jest prawdziwa wolność. Dlatego Jezus powiedział znowu piękne słowa zapisane przez Ewangelistę Jana w ósmym rozdziale, w wersecie 36. Jeśli więc Syn, Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, poczucie wolności. Prawdziwie wolnymi będziecie. Dzisiaj ludzie, gdy mówimy im o prawdzie, o Ewangelii, mówią i tego nie możesz zrobić, i tamtego nie możesz, i tego ci nie wolno. A Jezus mówi: gdy syn was wyswobodzi, to prawdziwie wolnymi będziecie. Chrystus walczy o każdego z nas, walczy o każdą istotę ludzką na tym świecie, nie używając przemocy. Nie używając kłamstwa. Kolejna ważna prawda, która objawia Słowo Boże, to że w dniach ostatecznych wszyscy mieszkańcy Ziemi będą oddawać pokłon Bestii. Wszyscy, którzy nie są zapisani w Księdze Baranka, w Księdze Objawienia w 13 rozdziale znajdziemy ten fragment, że przyjmują oni z nami Bestii na swoją rękę lub na swoje czoło. Są ludzie, którzy przyjmą nami na czoło, co jest wynikiem pogodzenia się, wyznawania tej filozofii, tego jego poglądu, że ta część należy się tej istocie. Ale są i tacy, którzy przyjmą znamie na swoją rękę, co jest wynikiem działania przemocy albo unik uniknięcia przemocy, zgodzą się z owym systemem. Natomiast, jak było powiedziane i w czasie naszej lekcji, lud Boży ma o swojej mocy i siły upatrywać w Jezusie Chrystusie. Dziś jeszcze trwa czas łaski. Każdego dnia nasz świat zmaga się z przemocą różnego rodzaju. Fanatyczni ludzie, fanatyczne ugrupowania, prześladowania, które mają jeden cel: aby zabić jak najwięcej osób. Wysadzanie Siebie pośród tłumu ludzi. Dziś chciałbym zwrócić naszą uwagę na człowieka, który 600 lat temu oddał życie na stosie. Na Jana Husa. Reformatora Kościoła, który 600 lat temu został za swoje poglądy zaprowadzony na stos. Kilka słów na temat tego człowieka. Jan Hus, podobnie jak wielu reformatorów, Kościoła nauczył, że nabożeństwa i Biblia ma być w językach narodowych, zrozumiałych dla wszystkich. Wyobrażacie sobie dzisiejsze nabożeństwo w koreańskim języku? Jakbyśmy stąd wyszli, albo w łacinie? Kto z nas wyszedłby stąd zbudowany, kto z nas wyszedłby stąd pocieszony Bożym Poselstwem? Jan Hus chciał zniesienia kultu świętych i obrazów oraz celibatu duchownych w kościele. Poza tym, poza tym też był zwolennikiem poglądu, że chleb i wino to tylko symbol ciała i krwi Jezusa. A chleb i wino są dla wszystkich wierzących. Uważał też Biblię za najważniejsze źródło wiary dla chrześcijan. Wezwany na sobor w, w Konstancji w 5, 1415 roku otrzymał od cesarza Zygmunta gwarancję nietykalności, tzw. Tak list żelazny, ale później duchowni nakłonili cesarza powiedzieli mu, że heretykowi nie trzeba dotrzymywać słowa. Kilka miesięcy później, po śmierci Jana Husa, taki los spotkał również jego przyjaciela Hieronima. Pewien rzymskokatolicki ksiądz, będący świadkiem egzekucji, tego pisał ostatnie chwile Jana Husa w liście do swojego przyjaciela. Następnie Jan Hus zaśpiewał wersetem zachwyconym głosem. Jak i psalmista w 31 Psalmie, czytając kartki w ręce, zaśpiewał: W tobie, panie, składam moją nadzieję. nakłon twoje ucho ku mnie. Z tą chrześcijańską modlitwą chłód przybył do stosu, patrząc na niego bez strachu. Spiął się na niego, potem dwóch pomocników kata zdarło z niego jego ubrania i ubrało go w koszulę nasączone smołą. W tym momencie jeden z elektorów Książę Ludwik podjechał i nalegał na Jana Husa, by odwołał swoje błędy, tak aby uniknąć śmierci w płomieniach. Lecz Jan Hus odpowiedział: Dzisiaj upieczecie chudą gęś, ale za sto lat od teraz usłyszycie śpiewającego łabędzia, którego zostawicie nieupieczonego i żadna pułapka ani sieć nie złapie go dla was. Pełen litości, przepełniony wielkim podziwem, książę odszedł. Hus. W języku czeskim oznaczało gęś. Sto lat później wystąpił Marcin Luter, który w swoim herbie miał łabędzia. Dzisiaj chrześcijanie są prześladowani w wielu miejscach na świecie. W krajach, gdzie dominuje islam, ale również są prześladowani tam, gdzie dominuje nominalne i króluje nominalne chrześcijaństwo. Dzisiaj ludzie mają za zadanie zabrać jak najwięcej ofiar ze sobą, ale Pan Jezus uczył nas zupełnie innej postawy. Mówił nam, że jeślibym nawet życie oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jeśli nie mam miłości w sobie, jeśli nie mam miłości do ludzi, którzy nas otaczają, to nic mi to nie pomoże. Cała Biblia pełna jest historii, kiedy Bóg prowadzi swój lud, kiedy ingeruje w sposób cudowny, kiedy chroni, kiedy otacza murem warownym. Historie królów izraelskich, choćby historia króla Jehoszafata, historia człowieka takim, jakim był Dawid w pojedynku z Goliatem, historia Piotra w więzieniu. Pan Jezus wzywa nas do odpuszczenia, do przebaczenia, i mówi nam, że pomsta należy do Niego. Z krzyża Golgoty dobiegają słowa: Panie, Ojcze, odpuść. Taka postawa powinna się przejawiać w Bożych dzieciach. Przebaczają winę i krzywdę. Jakie uczucia żywisz do tych, którzy nas otaczają, do tych, których spotykasz na co dzień? Proszę Chrystusa. Mieliśmy butne oczy, kłamliwy język, a jest i czwarta rzecz, która i czwarta postawa, którą Pan Bóg nienawidzi serce, które knuje złe myśli. Serce to nasz intelekt. Tak naprawdę może się wydawać komuś, że to, co jest w moim sercu o tym nikt nie wie. To jaka motywacja mi przyświeca, czyniąc to czy tamto, o tym nikt nie wie. Plany i zamierzenia pozostają tylko w moim sercu. Kiedyś w takiej rozmowie z przyjacielem rozmawialiśmy, to ważne jest, byle się zbór nie dowiedział, że można robić wszystko, byle się zbór nie dowiedział. Ale Biblia znowu objawia nam, że Pan Bóg zna nas nawet lepiej niż my siebie. Sami. Jezus raz po raz uświadamia nam, że mówi, nawet nasze włosy na głowie są policzone. Ta wiedza Pana Boga może przerażać, ale może być również zachętą do przyjścia i uchwycenia się Jezusa, bo jeśli on wie, jaki ja jestem, bo jeśli on wie, jakich dokonywałem wyborów, jak prowadziłem swoje życie, a mimo to zaprasza i nie gardzi, a mimo to prosi, abym przyszedł do Niego i miał życie? I mówi: Chcę być Twoim przyjacielem? Czy to nie cudowna wiadomość? Przed Panem nic się nie ukryje. Oczywiście my możemy wzgardzić Chrystusa, możemy zgardzić Jego miłością, ale Bóg nadal będzie nas kochał. Przez jakiś czas nasze życie może tak nawet wyglądać. Bóg wzywa nas do społeczności z sobą, wzywa nas do nawrócenia, wzywa nas do odwrócenia się od grzechu i od świata, a zwrócenia się twarzą do Niego. A taką postawę przyjmujemy tylko wtedy, kiedy zaakceptujemy ofiarę Chrystusa na krzyżu, ofiarę, którą złożył za mnie na krzyżu Golgoty. Kiedy zaakceptujemy Boże wymagania względem nas, Boże prawo. Bo jeśli Kto mówi kocham, miłuję, a przykaza Niego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Jako Lud Boży zostaliśmy wezwani do niesienia z sztandaru prawdy. Jako Lud Boży zostaliśmy wezwani do wychwalania i wysławiania naszego Zbawiciela. Boże Przykazania stanowią fundament naszego postępowania. Wypowiedzi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu są jednoznaczne. Przestrzegaj przykazań. Niedawno rozmawiałem z pewnym przyjacielem, który o spożywaniu pokarmów. I powiem, że zaskoczył mnie pewnym tekstem. Zastanawiałem się, jak mu odpowiedzieć, i studiując wtedy słowo Boże. Znalazłem piękne słowa, które powiedział Pan Jezus. One jakby po raz kolejny trafiły do mnie. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, wersety 16 i 17. Otwórzcie, kochani, wraz ze mną. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział i tam werset 16 i 17. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest Zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest z niebu i ziemi przeminąć niż przepaść jednej kresce zakonu. Do czasu Jana Chrzciciela był zwiastowany zakon i prorocy. Lecz i każdy się dzisiaj mówi pan Jezus dzisiaj do niego każdy się gwałtem wdziera, chce się tam znaleźć? Wymyślane są nowe poglądy, nowe teorie na jakich zasadach można się znaleźć w królestwie Bożym? Ale Jezus odpowiada na to pytanie, choć każdy tam się chce znaleźć według własnej sprawiedliwości, według własnych ustanowień, według własnych postanowień. To Jezus mówi, że łatwiej jest przepaść niebu i ziemi, niż jednej kresce z zakonu, że łatwiej jest przepaść niebu i ziemi, niż jednej literze z zakonu, a co dopiero jednemu przykazaniu. I jeśli tak myślisz, jeśli myślisz, że możesz zmienić, że możesz coś dodać do Bożego poselstwa, do Bożego prawa, to Jezus mówi, żebyś nie miał niejasności. Królestwo Boże jest oparte na prawie miłości, a wyrazem tegoż prawa są Boże Przykazania, spisane przez Pana Boga Jego palcem i oddane Mojżeszowi. Boże Przykazania zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej i tam w wersecie 20. W rozdziale 20. Nie mamy już czasu, a może otwórzmy, kochani. Druga księga mojżeszowa, wers 20. Przypomnijmy sobie tę treść przykazań, które są fundamentem naszego postępowania. Druga księga mojżeszowa w naszych Bibliach, i tam wers 20. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby Go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga twojego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka. Ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydła, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, może i wszystko co w nich jest. A siódmego dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu nie pożądaj domu bliźniego swego nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi ani jego służebnicy ani jego woła ani jego osła ani żadnej rzeczy która należy do bliźniego twego Te przykazania są wyrazem bożej miłości do nas Na tych przykazaniach opiera się również nasza miłość względem Boga i choć często nasze serca buntują się, to Boży ideał stoi niewzruszenie. Chłop jest, Hiob jest przykładem człowieka, który bezgranicznie ufał Bogu. Miłujcie, miłuje Boga, zbawiciela swojego, tą wielką miłością, że cokolwiek się dzieje w jego życiu, Hiob nie, nie zmienia nastawienia do Pana. Bo dzisiaj w lekcji mówiliśmy, że Pokolenie Izraela nie znało Pana, a Hiob znał Chrystusa. Gdy naszą postawę względem Boga, gdy nasza postawa to lubowanie się w nieposłuszeństwie, gdy moją postawę charakteryzują słowa, ja wiem lepiej, gdy na wszystko mam wytłumaczenie, i w Biblii szukam tylko potwierdzenia dla swojej postawy. Salomon zapisał słowa w pierwszym rozdziale wersety 27 po 33, gdzie znajdziemy słowa: Nie chcieli mojej rady, a kończą się one myślą: To ja ich nie wysłucham. Jeżeli nie chcemy Bożej rady, to przyjdzie taki czas, że Pan Bóg i również nas nie wysłucha. Piątą rzeczą. Czas nam nieubłaganie ucieka. Piątą rzeczą, która nie podoba się Panu, to nogi, które śpieszą do złego. Jeśli jest coś, co można zrobić, ale złego, to ja tam jestem. Przyjrzyjmy się nawzajem sobie sobie głównie, swojemu postępowaniu. Co mnie motywuje? Czy mam oporę, aby uczestniczyć w jakichś szemranych, nie do końca uczciwych sprawach? Czy gdy proponują mi jakiś wymierny zysk, jakieś korzyści, które opierają się na oszustwie, jakiejś krzywdzie, jakiejś niesprawiedliwości, to i ja tam jestem? Czy gdy daję pracę, to mam na myśli również dobro tego człowieka, który u mnie pracuje, wykonując jakiś remont, na przykład? Czy tylko myślę o zasobności swojego konta i o tym, aby go poniżyć? Gdy daję słowo, to go nie cofam. Czy układam się w sprawie sprzedaży uczciwie? Przedstawiam ofertę. Niedawno kupowałem gitarę. Niedawno. Piękne zdjęcia. Gitara nie, nieuszkodzona. Wszystko. Gdy ona przyszła, okazało się, że jest pęknięta. I zadzwoniłem do tego człowieka, powiedziałem, że chciałem zrezygnować, no bo wie pan, ona no, no jest uszkodzona. To pewnie w transporcie, wie pan, to się tak stało. No ale ja mogę opuścić tam panu y, troszkę z, te, z, tych, z tych... tam. Ale kochani, gdy tak przyjrzałem się tym zdjęciom, które zamieścił ten człowiek w internecie, można było zobaczyć, że to pęknięcie jest i jest cały czas. Niedawno chciałem kupić kurtkę. Zobaczyłem ogłoszenie kurtka za złotówkę. Fajna jakaś taka górska, fajna w Gore-Texie, to taki materiał oddychający, prawda? Myślę, że zakupię. Ale pomyślałem sobie, że pewnie ten człowiek się pomylił, bo to nie ma możliwości, żeby taką kurtkę kupić za złotówkę. No i za chwilę otrzymałem telefon. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja się pomyliłem. Wystawiałem sobie. Ja pewnie tak sobie sądziłem, że pan się pomylił. No proszę odwołać tą ofertę. Oczywiście nie chcę tej kurtki, bo byłoby to dla pana, z pana krzywdą, prawda? Ale chcę mówić, że w tych różnych sprawach możemy zachowywać swoją uczciwość, a możemy się zachować nieuczciwie. Czy reguluje swoje należności, czy wywiązuję się ze swoich zobowiązań? A gdy mi nie stać, to idę ułożyć się z moim wierzycielem? A gdy jestem pracownikiem, czy pracu pracuję uczciwie? Czy dbam o dobro, które mi powierzono? Nasze nogi mogą znaleźć nas w różne miejsca, ale to my zdecydujemy. Gdzie będzie nasza radość i gdzie będzie nasz zysk. Gerazim to znów taka postać człowieka, który poszedł w złe miejsce. Spotkało się to również i spotkał się z tego z tego powodu strądem i, i karą Bożą. Ostatnia z wymienionych rzeczy, ale niekoniecznie najmniej ważna, to składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody. A gdybyśmy tak odwrócili kolejność, Składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody to postawa, której Pan Bóg nienawidzi. Ciekawe, czy ktoś o nas, o tym, z nas o tym pomyślał. Plotkowanie to problem. Czy to, co mówisz w zaciszu na ucho, możesz powiedzieć głośno i przy tej osobie? A nawet jeśli znasz prawdę. Jesteś przekonany o prawdziwości zdarzeń, których byłeś świadkiem? To czy warto mówić źle o swoim bliźnim, o swojej bracie, o swojej siostrze? Czy to coś pomoże? Czy to jemu pomoże? Czy gdy widzisz wady i braki siostry, brata, to pierwsze co robisz, to modlisz się o nią gorliwie i szczerze? Nie rozpowiadasz, nie wywyższasz się? Nie chcesz się pokazać w tym dobrym świetle? Znam ludzi, którzy ze złej pojętej troski potrafią czynić takie rzeczy, że można tylko kiwać z głową z politowania. Pewnie znajomy w pracy powiedział słowa, które są takie bardzo cenne dla mnie. Pewne rzeczy nie wychodzą dalej. Sprawy załatwiamy między sobą. Są tacy, którzy podburzają nas względem siebie, sieją niezgodę. I chciałbym wam to wytłumaczyć, ale nie mamy czasu, dlatego to będzie zadanie domowe z dzisiejszego również kazania. Co to znaczy siać niezgodę między braćmi? Jaka, jaka to jest postawa, jakie zachowanie, które tak Pan Bóg bardzo nienawidzi? Co to znaczy siać niezgodę? Kochani, jeżeli patrzymy na te wszystkie postawy. Na te wszystkie rzeczy, których są obrazą, są obrzydzeniem dla Pana Boga i dostrzegamy taką, swoją, taką postawę w swoim sercu, to pozostaje nam nic innego jak tylko zwrócić się do naszego Pana i Boga i prosić o przebaczenie. Powiedzieć Panu, jacy jesteśmy, jak bardzo potrzebujemy Jego miłości, Jego opieki, jak bardzo potrzebujemy, żeby On kształtował w nas charakter podobny do Jego charakteru. Amen.